Zanim zaczniemy sesję w naturalnym świetle, opowiem o ustawieniach aparatu. Choć robienie zdjęć wydaje się proste, warto zatroszczyć się o kilka drobiazgów, by zwiększyć szansę na sukces. Zacznijmy od balansu bieli. Wprawdzie zawsze można skalibrować go pod kątem konkretnego oświetlenia, lecz jeśli masz jeden z nowszych aparatów Nikon lub Canon, możesz go ustawić na podstawie podglądu na żywo. Po włączeniu tej funkcji na ekranie wyświetlany jest podgląd sceny, podobnie jak w aparatach kompaktowych. Ponieważ podgląd jest aktualizowany na bieżąco, wystarczy przytrzymać przycisk balansu bieli i przejść dostępne ustawienia, aby wybrać najlepsze. Jeśli więc nie masz szarej karty wzorcowej i nie chcesz tracić czasu na dokładną kalibrację, możesz użyć prostej sztuczki z ustawieniem balansu bieli na podglądzie na żywo. Po prostu włącz podgląd, wykadruj scenę i przejrzyj dostępne ustawienia balansu bieli. Ponieważ efekt jest aktualizowany na bieżąco, wybór będzie bardzo prosty. Porozmawiajmy o ekspozycji. Będziemy fotografowali w naturalnym świetle. W zależności od jego natężenia, być może będziesz mógł ustawić najniższą czułość. Kiedy fotografuję aparatem Canon czy Nikon, zwykle staram się ustawić czułość 200 ISO. Jeżeli chodzi o przysłonę, to ponieważ zamierzam robić zdjęcia w stylu naśladującym fotografię mody, chciałbym silnie rozmyć tło. Wobec tego prawdopodobnie zacznę od przysłony rzędu F4, może F2,8. Przy takich wartościach tło powinno wyjść silnie rozmyte. Dużo zależy też od ogniskowej obiektywu. Ja zwykle fotografuję przy dłuższym końcu mojego ulubionego teleobiektywu, czyli około 200 mm. Podsumujmy. Będziemy fotografować przy szeroko otwartej przysłonie o wartości rzędu F4, F2,8. Przy takiej przysłonie trzeba bardzo dokładnie ustawić ostrość na oczach modelki. Nie ustawiaj jej na nosie, lecz właśnie na oczach, a wówczas całość wyjdzie idealnie ostra. Podczas fotografowania z niewielką głębią ostrości ryzyko zrobienia nieostrego zdjęcia jest bardzo duże. Właśnie dlatego warto zadbać o jak najdokładniejsze wyostrzenie oczu. Kolejna kwestia to balans bieli. Jeśli nie chcesz ustawiać go na podglądzie na żywo, spójrz. Jesteśmy w ocienionym miejscu, a w cieniu można wypróbować opcję o nazwie shade, czyli cień. Jeśli zdjęcie wyjdzie wówczas zbyt żółte, wypróbuj opcję cloudy, czyli pochmurno. Opcja cloudy świetnie sprawdza się w plenerze. Często jej używam, gdy fotografuję pod gołym niebem. Tutaj też by się pewnie sprawdziła. Jesteśmy bowiem pod zadaszeniem na zewnątrz studia, ale z drugiej strony mamy sztuczną ścianę i sztuczny pokój. Wszystko sztuczne, jak to w studiu. Zaprosiliśmy do studia zawodową modelkę, Vanessę, która już czeka na nas przy drzwiach. Ważną kwestią jest upozowanie modelki. Nie chciałbym na przykład, aby stała dokładnie na wprost drzwi, gdyż przez szybę wpada mnóstwo jaskrawego światła. Wiem jednak, że otrzymam znacznie łagodniejsze, otulające światło, jeśli poproszę ją, by odrobinę się cofnęła, tak aby nie stała bezpośrednio w słońcu. W trakcie następnych sesji będę opowiadał o rozpraszaniu światła w sytuacji, gdy nie ma innego wyjścia. Oświetlenie jest zbyt ostre i trzeba sobie z nim poradzić. Tym razem możemy wykorzystać fakt, że światło w tym miejscu jest o wiele lepsze niż w tym. Będę fotografował z małego podwyższenia. Na szczęście są tutaj małe schody, lecz gdyby ich nie było, mógłbym na przykład użyć składanej drabiny na kółkach. To bardzo wygodna rzecz, można przewieźć nią sprzęt, a potem rozłożyć i używać jak zwykłej drabiny. Wiesz, jak ją reklamują? To nie tylko drabina, nie tylko wózek, lecz wózko-drabina. Czasami opłaca się stanąć trochę wyżej i w ten sposób zmienić sposób ujęcia tematu. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na jedną bardzo ważną kwestię, którą zaprezentuję na podstawie pierwszych zdjęć Vanessy. Tymczasem przejdę na miejsce, wejdę na schodki i ustawię się pod pewnym kątem. Jeśli nie byłoby tych schodków, to oczywiście fotografowałbym z wózko-drabiny. Zrobię kilka próbnych zdjęć. Bardzo dobrze. Świetnie. Przyjrzyjmy się, co tu mamy. Problematyczna kwestia, o której wspomniałem wcześniej, to przepalenia. Podczas fotografowania w zastanym świetle, zwłaszcza w tak jasnym pomieszczeniu, trzeba bardzo uważać, by nie prześwietlić zdjęcia. Jeśli chciałbyś drukować swoje fotografie, do czego gorąco namawiam, to pamiętaj, że takie prześwietlone fragmenty w ogóle nie zostaną zadrukowane. Będzie widać tylko biały papier. W takich warunkach naprawdę nie trudno o tego typu błąd. Jak się go ustrzec? Zrób próbne zdjęcie, włącz funkcję ostrzegającą przed przepaleniami i obejrzyj fotografię na wyświetlaczu. Prześwietlone miejsca będą sygnalizowane jaskrawym migotaniem. Jak widać na podglądzie, lewa strona próbnej fotografii rzeczywiście migocze.
Czy należy się tym przejmować? Jeśli problem dotyczy sylwetki modelki, to tak, trzeba koniecznie się go pozbyć. Jeśli migotanie widać na przykład tylko w oknie w tle, to raczej nie musisz się nim martwić. Po środki zaradcze należy sięgnąć jedynie wówczas, gdy przepalone zostaną ważne fragmenty sceny. W przypadku prześwietlenia takich fragmentów należy użyć funkcji kompensacji ekspozycji. To trochę tak, jakbyś pomyślał: aha, czyli mój aparat uznał, że taka ekspozycja jest poprawna. Przypominam, że fotografujemy w trybie preselekcji przysłony z przysłoną F4. Jeśli dla aparatu taka ekspozycja była poprawna, lecz w rzeczywistości okazała się błędna, gdyż niektóre miejsca na twarzy modelki zostały prześwietlone, musisz skorygować jego ustawienia. Myślisz więc: dobrze, może dla aparatu takie parametry były właściwe, ale ja widzę przepalenia jak na dłoni. Pamiętaj, że to ty jesteś fotografem i powinieneś nad nimi zapanować. W takich przypadkach należy użyć funkcji kompensacji ekspozycji, zmniejszyć ekspozycję o 1/3 stopnia i wykonać kolejną próbę. Tak też zrobimy. Naciskam przycisk, ustawiam -1/3 stopnia i za chwilę sfotografuję Vanessę po raz kolejny. Tym razem przepalenia są niewielkie i nie dotyczą modelki, lecz ściany tuż obok. Moim zdaniem raczej nie wymagają dalszych poprawek, ale przypuśćmy, że chcemy je skorygować. W tym celu ponownie zmniejszyłbym ekspozycję o 1/3 stopnia do wartości -0,7, a może raczej -2/3 stopnia, a może 0,7, nieważne. Zróbmy jeszcze kilka prób. Podczas edycji zdjęć w Photoshopie przekonasz się, że skorygowanie prześwietleń jest dość trudne. Czasami udaje się odzyskać detale w przepalonych miejscach za pomocą suwaka o nazwie odtwarzanie, lecz niestety nie zawsze. Jeśli prześwietlona zostanie twarz lub odsłonięte części ciała, to fotografia jest stracona. Kolejna rzecz, o jakiej warto pamiętać, to czas naświetlania. Powinien on wynosić najwyżej 1/160 sekundy. Jeśli będzie dłuższy, to istnieje spore ryzyko, że zdjęcie wyjdzie poruszone lub zupełnie nieostre. Naprawdę warto o tym pamiętać. Co zrobić, gdy nie da się ustawić czasu wynoszącego 1/160 sekundy lub krótszego? Zwiększyć czułość matrycy. Po zwiększeniu czułości z 200 do 400 ISO, przyłóż aparat do oka, naciśnij spust migawki do połowy i sprawdź, czy podawany czas naświetlania uległ skróceniu. W dobrych warunkach podczas fotografowania w dzień można zaakceptować czas rzędu 1/125 sekundy. Jeśli masz w miarę pewne ręce i umiesz stabilnie trzymać aparat, powinieneś bez trudu zrobić ostre, poprawne zdjęcie.